za promocję miasta, za skromność, postawę godną do naśladowania jako wyraz najwyższego szacunku i uznania dla wybitnych dokonań sportowych nadaje się tytuł honorowego obywatela miasta Zakopane panu Kamilowi Wiktorowi Stochowi. To, co powiedziałem na scenie, duże wyróżnienie i taka nagroda za inna trochę niż sportowa, za to, co robię. No i jest mi bardzo miło, że właśnie w takiej postaci zostałem doceniony, czy zostało docenione to, co osiągnąłem w sporcie. Co więcej mogę powiedzieć? Jak zwykle skromny. Dziękujemy bardzo. Kandydatura na drogę burmistrza w Osobach. Przewodnicząca Jolanta Iwanicka, członkowie ksiądz infuat Stanisław Gruszówka, Maria Mateja Poliasz, Anna Waluch, Jerzy Zacharko, Szymon Ziobrowski. W wyniku przeprowadzonych głosowań jednomyślnie wybrała Zofię Kubiniec-Stanuch, Apoloniusza Gajwę, doktora habilitowanego nauk medycznych Marcina Zielińskiego jako kandydatów do Nagrody Burmistrza. Moja rodzina pochodzi z Warszawy od ponad 200 lat, więc ja jestem Ceprem, można powiedzieć kwintesencją Cepra. I jak każdy Ceper, Zakopane traktowałem zawsze jako miejsce magiczne. Od wczesnego dzieciństwa tu bywałem. Nigdy nie myślałem, że moje losy tutaj tak dalece się zwiążą z Zakopanem. To jest dla mnie miejsce magiczne, jest, było i będzie. Znalazłem tu rodzinę, przyjaciół, pracę, samorealizację. Jestem szczęśliwym człowiekiem. I chciałem powiedzieć tak, że taka nagroda to jest tak jak trochę jakby jak pożegnanie, jak prawda emerytura, może katafalk nawet i ze mną nic takiego nie będzie. Ja jadę dalej, dopiero się rozkręcam, czego dowodem jest to, że muszę już wracać do szpitala, bo pacjentka jest znieczulona i doktor Kosiński mnie zabije, jak za chwilę tam nie będę z powrotem. Jestem zaskoczona, przede wszystkim bardzo wdzięczna wszystkim, którzy się tego przyczynili. I nie wiem, czy do końca zasłużyłam tą nagrodę, ale postaram się to odrobić, jak powiedziałam wcześniej. Cenna nagroda, dlatego że co prawda jakąś tam nagrodę zagraniczną miałem, ale jeżeli chodzi o tutaj o Zakopane, o środowisko górskie, to poza jeszcze jedną nagrodą w Lądku Zdroju, to też nagroda dla mnie tym cenniejsza, że doceniono w rodzinnym moim mieście, gdzie 70 lat mieszkam, że to wszystko, co tu robiłem i dla młodzieży, i dla przyszłych przewodników, ratowników i tak dalej, że to zostało docenione i dla młodzieży szkolnej również, bo w wielu szkołach uczyłem. No to oczywiście to się tym bardziej cieszy, że dostałem tę nagrodę w wieku, no już muszę się przyznać, 84 lata.